Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj kolejny odcinek oczywiście z GTA Online. Słuchajcie, doszedłem do wniosku, że te wnętrze jest takie już nudne. Więc kupimy sobie nowe wnętrze i zobaczcie, wystrój biura. Kupimy nowe wnętrze i już wiem, które. Potentacki zimny. Zobaczcie na kwotę. 6 zer widzę? Milion. Milion za nowe wnętrze w apartamencie. Ale bardzo fajne wnętrze. Zobaczcie, jak to wygląda. Kupujemy. Oczywiście, że tak. Tak, zatwierdzam. Transakcja w toku. Milion. Poszedł milion. Zobaczcie, jak to wygląda. O, rany. Zobaczcie, taka podłoga, która świeci, lśni. Szaleństwo. Jak to wygląda, jak to pięknie. O, super. I to oświetlenie u góry. I tutaj jeszcze, patrzcie, o, szklane stoły. Zobaczmy, to czekajcie, muszę wyjść ten kawałek. Tutaj choineczka. Niesamowite biurko. O, nawet ona strój zmieniła chyba. Inaczej wygląda, tak mi się wydaje. Czekajcie, zobaczmy tutaj. To jest moja sypialnia. Przepraszam, wychodzę. No tak standardowo, no tak, może być. 2 na 10, kibelek. Nie no, super. Znaczy milion to jest bardzo dużo, to nie ukrywajmy, to milion dolarów w tej grze to jest naprawdę dużo, ale wygląda świetnie. Dobra, jak już jestem prezesem, to mogę w takim razie rozpocząć kolejną misję. O, zobaczcie, jak to się prezentuje. Super, chciałbym mieć takie biuro. Chyba każdy chciałby mieć. Dobra, bierzemy misję. Będziemy kraść samochody, co nie będzie bardzo prostą sprawą, ponieważ jest taka godzina, w której jest bardzo duża ilość osób. To jest raz, a dwa, przede wszystkim jest też problem związany z tym, że jest bardzo duża ilość graczy. No właśnie. Dobra, namierz pojazd. Tak. To będzie pieruńsko ciężkie. Bestie mamy ukraść, dobra. Może się uda. Zobaczymy. Weźmiemy ten nowy samochód. Dzień dobry. To brzydko wyglądasz, chciałem ci powiedzieć, pani asystentko. Poziom garażu. W takim bądź razie poproszę nie Sanctusa, nie to. Nero. Niestandardowy. Nie wiem, czy się uda, bo jest 28 osób na sesji. I znając życie, na pewno ktoś będzie czyhał na mnie. Tak jak kiedyś pod garażem, czy gdzieś indziej, i będzie próbował odebrać mi moje cudowne autka. Nie wiem, czy się uda, zobaczymy. Jak się uda, to na pewno będą duże szkody. Na szczęście moim priorytetem w chwili obecnej jest kradzież samochodów, ale osiągnięcie 32 kradzieży. Na tym mi najbardziej zależy. I w sumie na niczym więcej. To, ile zarobię na tych kradzieżach, to już jest druga kwestia. To jest inna kwestia, to już nie jest aż tak bardzo potrzebne. Najbardziej mi zależy, by jednak, wiecie, mieć te 32 kradzieże. Bo wtedy mogę kupić kolejny pojazd. Tak jest. Wtedy mogę kupić sobie runera. Mogę kupić jeszcze inne pojazdy. Oczywiście mogę kupić już nie teraz, ale po co mam wydawać 1,5 miliona więcej, tak? Skoro już milion poszedł właśnie przed chwilą na cudowne wnętrze mojego gabinetu. No właśnie. Tak to mniej więcej wygląda. O, tu jest nasze autko, które mamy dostarczyć. Zróbmy może tak. Czekajcie, jaką mam broń w ogóle? Beznadziejną, oczywiście standardową, beznadziejną broń. Proszę mi dać bardzo potężną broń, o jakąś taką. O, na przykład coś takiego. Ktoś do mnie strzela? Wszyscy strzelają, o kolender, jasne. To jest bardzo fajne auto, dobrze je wziąłem. Ej, czy to auto samo jedzie? Ej, co jest z tym autem? Samo jedzie. Samo zaczęło jechać i zaczęło w ogóle... Jakie dziwne rzeczy się dzieją. Ale jazda. No, gin, powiedziałem. Co jest grane? Patrzcie, Ruscy w ogóle. Z zagranicy, po rosyjsku coś piszą. Tą bestię mam ukraść. Ona w ogóle silnika nie ma. Znaczy ma silnik, przepraszam, tylko nie ma... Ale dziwnie. Lubię, podoba mi się ta bestia. Czemu potwierane wszystko? Dobra, gościu, nie żyjesz. Dobra, dostarcz. Kurczę, nie wiem, czy zdążę. Ja
pierdziel, prawie 1500 już naprawy, ja... no to świetnie. Dobra, mniejsza z tym, najważniejsze, żeby dojechać w ogóle. I mieć 32 kradzieże, bo wtedy będzie bardzo fajna akcja. Wtedy będę mógł kupić sobie już, zaoszczędzić i kupić po prostu te samochody specjalne, na czym mi najbardziej zależy. Niestety jestem prezesem i jednocześnie obsługuję wszystko. Czyli też kradnę pojazdy, czyli wiecie, takie różne inne dziwne rzeczy robię. Stąd też nie ma kto mnie bronić. Dlatego świsty... O Jezus! Dlatego są świsty pocisków. Jak słyszycie. Jeszcze deszcz zaczął padać. Świetnie. Ja mam nadzieję, że tam nikt nie będzie na mnie czekał. Znając życie pewnikiem, tam przed garażem będą 10 ładunków wybuchowych. I akurat jak dojadę, to wybuchną. Tak przypadkiem. Myślałem, że to sprawdzi wygra, że to był jakiś randomowy taki. Dobra, jedź, jedź. Musimy dostarczyć auto. To auto jest nam potrzebne. To i później jeszcze 30 parę. Nie no, żartuję, 32 pojazdy ogólnie muszę ukraść. A ja już mam chyba z połowę przynajmniej. Dobra, jedź. Jedź maleńki. O, tam nikogo na razie nie ma, na to wychodzi. Przy garażu. Czyli wygląda na to, że chyba dostarczy ten pojazd. O, szlak. Za tego zajechałem, ale fajna bestia, podoba mi się. Bardzo ładne autko. Dawaj. Bestia GTS. Będę musiał kupić kiedyś chyba. Przydałoby się. Kupić, stunigować. Taki prezent na święta. Taki dodatkowy, 10. prezent na święta. Bo już w sumie dwa auta sobie stunigowałem na święta. Co najmniej, albo więcej. Podejrzewam, że tych aut jeszcze będzie trochę. I wszystko jest na święta, nie? Oczywiście. Dobra. W takim bądź razie auto stunigowane. Czekajcie, tutaj będziemy musieli jechać sprzedać za chwilę. No może to później. I znowu coś się wczytuje pół godziny i nie wiem, czy mi znowu nie wywali gry. Szaleństwo. Nie wiem, co związane. Czy to jest po tej aktualizacji, czy nie. Nie mam żadnego pojęcia, ale strasznie długo wczytuję. Dobra. Autko jest dostarczone, elegancko. Zaparkowane. W takim razie wyłazimy. No troszkę zapłacę za naprawę, niestety. Nie moja wina. Tutaj gdzieś auto było chyba takie, które mogę wziąć i dojechać. Spróbujemy dojechać tutaj do swojego garażu. Weasel News. Może być. Niech będzie. Dawaj, jedź tym. Jedź tym gratem. Zamknij drzwi. Dziękuję. Teraz lepiej. Wziąłem taki wolniejszy samochód, ponieważ i tak mam chyba 2 albo 3 minuty na, zanim mogę wziąć następny pojazd do kradzieży, tak. Zanim wezmę kolejne zlecenie, bo tak muszę poczekać 2-3 minuty chyba. Więc w sumie taką furgonetką akurat jak dojadę, będzie na stick. Idealnie. Pod warunkiem, że nikt mnie nie wysadzi po drodze. Bo to wtedy będzie nie na stick, tylko będzie za późno. Zobaczymy. No nawet tylko kilometr, to nie jest źle. Jedź, jedź. Ale fajna furgonetka, bo sobie nawet ją do garażu wpakuję zaraz. Nie wiem, muszę pomyśleć. Chociaż nie wiem, czy mogę tą furgonetkę wpakować do swojego garażu. Właśnie takie do porywania taki samochód. Przydałby się. O! Nie wiem, czy wiedzieliście, właśnie ten piękny samochód tutaj się pojawił nagle. Tak znikąd. Teleportował się. Co jest grane? Co tu się odprawia? Drogę! Ruszajcie! Towarzysze i towarzyszki. O. Ktoś tu zaparkował, a nie auto. Dobra. Jakaś kuruma opancerzona. Jak zadzwonić do biura? Bez sensu. Dobra, dawaj. Do biura swojego. Że ja nie mogę wejść do swojego biura, muszę zadzwonić przez domofon i zdecydować, czy chcę iść do garażu, czy chcę iść do warsztatu, czy chcę iść do biura. Czy może jeszcze gdzieś indziej. Tak, tak, już wszystko w porządku, dobrze. Dobra. Zobaczmy, będę miał zlecenie kolejne, czy nie? Czy jeszcze musimy poczekać? W ogóle nie są specjalne zlecenia, zaraz zobaczymy, ile tych zleceń już mam. To jest też dobra sprawa, to można by już sprawdzić. Okej, pojazdy specjalne. O, jest trzecia misja. Też odblokowane. Najbardziej mi zależy... O, właściwie to mógłbym pierwszy odblokować, czyli ten samochód rakietowy.
a dopiero później odblokować właśnie tego runera. To jest bardzo fajny samolot. On potrafi skakać, ma spadochron, ma rakiety, więc to jest szaleństwo po prostu. Ogólnie 32 pojazdy, wtedy mogę zrobić misję dla tego runera. Okej. Okay. Jak będę miał 16 kradzieży, to mi się odblokuje ta fantoma. Pomyślimy nad tym. Jeszcze nawet dzisiaj. Może tę misję już zacznę robić. Bo w sumie zrobiliśmy tą jedną na razie. I powinienem teoretycznie już mieć odblokowaną możliwość. A zaraz sprawdzimy zresztą, czekajcie. Najpierw może weźmiemy misję. Halo? Siądź do kompa. No dawaj. Wklikuj się. O. Eksportowe. Mam już pojazd, tak. Dziękuję. Co to jest? Wartość wysoka. Tyrus. Może być. Samochody. Zobaczmy, czy mamy w ogóle rabat. Ten samochód. Jest. Cena dla SecuroServe. 2 miliony 400 tysięcy. Także jak widzicie jest... Znaczy nie widzicie, jeszcze zaraz zobaczycie. Przykładowo tutaj. O. Jak zrobię misję, jak będę miał 32 samochody po kradzieży, to będę mógł zrobić misję dla tego pojazdu i wtedy zapłacę za niego 4 miliony 300 tysięcy. Zamiast 5 milionów 700 tysięcy. No to jest spora różnica. Tak więc pozwolę sobie jeszcze porobić tę misję i zaoszczędzić. Dzień dobry, proszę mi tutaj dać auto, pojazd osobisty. Najlepiej Nero, o, Nero chcę. Świetnie, cieszę się. Niech czeka na dole, ja już schodzę. Muszę w ogóle zmienić znowu strój. Taki, wiecie, który będzie pasował do tego biura. Bo póki co wyglądam jak łachmaniarz jakiś taki. Co najmniej, jak łachmaniarz. Muszę troszkę tutaj poprawić. Co to jest? A, to jest moja furgonetka, no cudowna. Gdzie jest moje auto? Ukradnij Tyrusa. Styranego Tyrusa, dobrze. Gdzie jest styrany Tyrus? Co? Się pytam. Świetnie! Tutaj. Ile to jest? Świetnie! 3,5 km ponad. To nie jest dobra informacja. O, jest mniej graczy. Nie, mniejsza z tym. Jednak jest więcej graczy. Jest bardzo duża ilość graczy, więc na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie chciał mi pomóc w dostarczeniu pojazdu do jego garażu, nie do mojego. Wiecie co, powiem wam jedną rzecz. Ogólnie rzecz biorąc, powinni troszeczkę to pozmieniać, moim zdaniem, i że tak powiem, jeżeli jest prezes sam i nie ma, że tak powiem, współpracowników, to informacja do wszystkich graczy powinna pójść znacznie później, a nie po 10 sekundach. A jeżeli na przykład, nie wiem, jeżeli na przykład jest prezes ilość tam graczy dodatkowych z nim, to wtedy faktycznie powinna iść informacja już nawet po 5 sekundach. Tak jest moje zdanie. Ale ładnie jeżdżę. Jeszcze się nie rozbiłem. Delikatnie porysowałem pojazd, ale na szczęście jeszcze żyjemy. Dobra. Buchniemy to auto szybko. To auto wygląda w ogóle jak Bugatti teraz. Takie mam wrażenie troszeczkę. Ten, jakby się nazywa, trufelek, tak? Ten Nero. Nie mylić z Neo. Dobra, tu jest gdzieś to auto. Tutaj? O, jest! O, rany, ale fajne! Zaparkuję tutaj, bo to jest miejsce dla niepełnosprawnych, czyli akurat dla mnie. Jezus Maria, może ucieknę tym? Dawaj. No i co 10? No sygnał globalny po 5 sekundach, no chyba was potrzepało. Jeszcze żółty jest ten, dym z opon. O nie. Jestem teraz widoczny na wszystkich graczy w sesji. No świetnie. I mam jeszcze 5 km, żeby dostarczyć pojazd. I jeszcze w dodatku. No na razie to auto fajnie pędzi. Na razie zero zniszczeń. Strasznie duża odległość, więc... O, ja proszę. Już coś tu się dzieje. Czy bym wreszcie chciał wysadzić? Nie, chyba nie. Jest na razie okej. Okay. Okej, jest dobrze, jest dobrze. I słuchajcie, czy mi się wydaje, czy na czacie gdzieś przed chwilą pisał, daj mi trochę pieniędzy. No właśnie. Ostatnio w ogóle też miałem taką sytuację, że ktoś troszkę scheatował i zacząłem się sypać pieniądze na głowę, więc z tej sesji po prostu wyszedłem. Bo nie chcę takich rzeczy, żeby ktoś mi sypał pieniędzmi na głowę. Nie, w żadnym wypadku.
albo po prostu kupię sobie te pieniądze i doładuję konto na GTA, albo po prostu będę grał i będę zbierał te pieniądze. Nie chcę w żadnym wypadku czegoś takiego, że ktoś mi tutaj te pieniążki będzie spawnił na głowie. No proszę was. Z takie też można bana dostać. No, chyba tędy. Ile jeszcze? 2 kilometry. Może się uda. Kto wie. Może damy radę. Bardzo ładne auto, na razie zero zniszczeń, więc... O, rzecz ty chamie, już mi tutaj... A, na szczęście nic się nie stało. W połowie niezniszczalne. A, tutaj? Ej, może się uda. Niby taka duża sesja, ale na szczęście mnie nie bije. Znaczy też widzę, że nikt nie pisze do mnie, więc zakładam, że... no tak, wszyscy po angielsku piszą albo po rosyjsku. Nie ma Polaków. Tak zawsze, jak Polak jest, to zazwyczaj pisze: cześć Paweł. I wtedy jest 10 osób obok mnie. Jest później problem, żeby coś zrobić. Znaczy nic nie mam przeciwko, absolutnie nic nie mam przeciwko. Także tutaj jak najbardziej, okej, fajnie. Tylko jest zawsze taka niepewność, słuchajcie. Jest 10 graczy obok mnie i teraz tak. Czy któryś nie zacznie do mnie strzelać, czy któryś nie zacznie do mnie trollować? Nie ma pewności, nikt nie wie. Więc, no wiecie. Takie misje publiczne jednak wolę robić z kimś obcym, z kimś, kto mnie nie zna. No, dokładnie. I znowu ekran ładowania. Kolejne auto dostarczone, zaraz zobaczymy, czy w ogóle... Albo nie, misję specjalną zrobimy. O, misję specjalną, to jest dobry pomysł. Taką misję, a chociaż nie wiem, czy nie jest ze mnie za mało. Jedna osoba to może być za mało na misję specjalną. Zaraz okaże się. Dobra, wyłazimy. Zrobimy taki motyw. Jakiś auto muszę znaleźć. Musimy tam dojechać z powrotem do mnie. O, patrzcie, znowu furgonetkę tutaj zaparkowała. Jaki zbieg okoliczności. Za każdym razem ktoś tu furgonetkę. I znowu, patrzcie, Porsche przejechało. O, przepraszam, nie chciałem. Nie zauważyłem. Dobra, już jedziemy do mojej bazy. Ja czekać, muszę znaleźć w ogóle, gdzie ona jest. Będę strasznie daleko. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy... zaraz zobaczymy. Chcę mnie zatrudnić ktoś. No nie, może niekoniecznie. Ja sam robię zadania. Nie będę dla kogoś pracował teraz. Słuchajcie, kwestia jest taka, że musimy... spróbować zrobić tę misję specjalną teraz. Tylko nie wiem, czy mogę to zrobić w pojedynkę. Zaraz się okaże. Zaraz się okaże. Zaraz będziemy wiedzieli. Bo niektóre misje wiemy, na przykład ta pierwsza misja z tym pierwszym misją, samochodem specjalnym, to wymagane są dwie osoby. Bo jedna osoba toruje drogę, a druga osoba będzie jechała furgonetką, więc... No cóż. Zobacz, jaki jest drugi pojazd. Zobaczymy, co to będzie się działo. Bo najwyżej mi napisze, że po prostu mam za małą ilość graczy w swojej firmie. Za małą ilość po prostu współpracowników. To wtedy wezmę zlecenie na kolejny pojazd. Po prostu następnym razem po prostu plagę zaproszę i zrobimy tą listę. Zobaczymy. O, znowu ktoś tu zaparkował. Może nie zauważam, że to ja. Przepraszam. Nie chciałem, niechcący. Zdarza się, nie? No właśnie. Do biura. Oczywiście do biura chcę iść. Alright. Dobra. Tą windę mogliby zmienić na jakąś ładniejszą. No, dziękuję. Ciebie też miło widzieć. Dobra. Zobaczmy te misje specjalne, czy są gotowe. Mhm. Secure Surf, proszę bardzo. Wejdź do komputerka, loguj się. Pojazdy specjalne. Aha, tu jest misja taka. Tak, chcę rozpocząć. Zaraz zobaczymy, czy mi napisze, czy to jest dla iluś graczy, czy nie. Od 2 do 4. To słabo, to nie. To przerwie akcję. Trudno się mówi. Weźmiemy po prostu misję. O. Weźmiemy następny samochód. Minimum 2 graczy jest potrzebnych. Okay. Nam już pojazd. Tak jest. Co to teraz jest? Klasa średnia. Verjelier. Nie znam tego auta.
Nie kojarzę przynajmniej. Teraz zobaczmy, co to. Co to za. Za cztery kółka. Tym razem weźmiemy Retro Elegy. Okej. I szybki wyścig. Żeby się udało, żeby zgarnąć pojazd. Dobra. Okej. A tu to auto dalej stoi. Coś jeździ? O, cyk, siadaj. O, jest na żółto. Udaj się na lotnisko. To nie brzmi dobrze. Zazwyczaj ostatnim razem jak było udaj się na lotnisko i weź mi cargo boba, no to było tak słabe, że szok. Po prostu. Nikt się tego nie spodziewał. Po prostu cargo bob stwierdził, że ten śmigłowiec, że odepnie mi mój cudowny samochód, który ukradłem i niestety, no, zdechło. Nie wyszło. I coś czujesz chyba... A nie, nie, czekaj, czy chwila nawet. Ja faktycznie jadę na lotnisko, na te standardowe. Pytanie, czy tam będę musiał ukraść samochód, bo pisze udaj się na lotnisko, czyli to prawdopodobnie będzie misja z cargo bombem, czyli jedna z trudniejszych, jeżeli chodzi o kradzież aut. Nie przepadam za tym rozwiązaniem. Ale okej, zaraz sprawdzimy. Dawaj, wrzuć dwójeczkę, jedziemy. Gdzie to jest? Gdzie mam wjechać? O, czekajcie. To jest otwarte. A, są wyścigi jakieś! Mogę tu wjechać? Dzień dobry. Jest jakiś wyścig. Jakieś okrążenia robią. Czekajcie, wezmę spluwę. Niech spluwa przemówi. Który to jest? Raz, dwa. To jest różowy! Oni się nie zatrzymują chyba. Stój! Czekaj! O, dobra. Fajne auto. O Jezus Maria, wjechał mi tutaj. Ale ładne auto. Tego jeszcze nie widziałem. No nie pchaj się, chłopie. Dobra. Czy on mnie ściga, czy mi się wydaje? Ej, ale fajne auto. Dlaczego ja tego auta wcześniej nie widziałem? Ja założę się, słuchajcie, bo ogólnie rzecz biorąc, gdzieś czytałem, że mają jeszcze podblokowywać, że oprócz tego, że wyszła aktualizacja import-export, to jeszcze nie wszystkie pojazdy są pokazane. Nie wszystkie pojazdy miały swoją premierę. Także niektóre pojazdy będą z czasem dopiero dodawane do gry. Odblokowywane właściwie, bo one już są, tylko będą odblokowywane. To tyle mi wiadomo. Także fajna kwestia. Być może to będzie jedną z aktualizacji dodatkowych. Słyszycie, ten silnik fajnie barczy? O kurczę. Super sprawa. 1,5 kilometra. Dobrze, ten garaż mam tak blisko. W miarę blisko. Coś czuję, że to wygląda troszkę jak garbus taki, wiecie? Świetnie. Od razu rozwalił auto na 2000. Się będę szczypał, proszę was. Okej. Nie, podejrzewam, że będzie jakaś aktualizacja jeszcze do tego. Że jeszcze coś dorzucam. Na pewno. To jeszcze nie jest koniec aktualizacji tego DLC import-export, to jeszcze nie koniec. To dopiero początek, założę się. No. Coś tam będą dorzucali, jakieś kolejne pojazdy. No. Tak sympatycznie się robi te misje teraz, tak łatwo. Nikt się nie rzuca. Cyk. Mamy. Jest. Verliner do magazynu pojazdów został dostarczony. Zaraz zobaczymy, ile mamy tych pojazdów w ogóle. Dobrze byłoby wiedzieć już. Tak przynajmniej z 16, żeby było, to byłoby dobrze. Dobra, słuchajcie, tym sympatycznym akcentem udało się na szczęście. Bardzo ładnie idzie. Bardzo fajna tutaj sesja jest. Pomimo tego, że jest taka ilość graczy, 28 graczy, to jednak nikt nikomu nie robi pod włos. Wszyscy robią swoje. Nikt nikomu nie przeszkadza, nie ma takiego trollowania. Jest spoko, podoba mi się to. Ładne autko. Dobra, okej. Okay. Muszę troszkę tych aut jeszcze pozbierać, uzupełnić ten garaż i możemy działać. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa pa.